Teatr powszechny. Jako jedyny w Łodzi gra spektakle wakacyjne. Pomysł z letnim repertuarem sprawdza się od 4 lat, dlatego jest kontynuowany. Widzowie pytają o bilety. Na część mieszkańców, ale wśród tych, którzy zostają, są aktywni teatromani. Możliwość obejrzenia spektaklu w spokojniejszym letnim czasie to dla nich spora atrakcja. Mam wrażenie, że wakacje nam odpowiadają. Właśnie mam czas, żeby pójść do teatru. Mam chwilę dla siebie, mam okazję, żeby zobaczyć zaległe spektakle, na które bądź nie dostałem biletów, bądź nie miałem po prostu czasu. Z wakacyjnej oferty powszechnego chętnie korzystają również przyjezdni. To pozwala sądzić, że rozszerzanie, a nie zmniejszanie kulturalnej oferty miasta latem może sprzyjać turystycznej promocji Łodzi. Mamy widzów turystów, osoby goszczące tutaj u nas w Łodzi, no bo to przychodzą do kasy i informują o tym, że właśnie przyjechali i chcą właśnie coś zobaczyć w teatrze, że w innych teatrach nic nie grają. W każdym szanującym się mieście instytucje kultury, teatry powinny być wakacje otwarte, powinny być dostępne, odwiedzane nas wielu turystów. W lipcowym repertuarze Teatru Powszechnego znajdują się dwa tytuły. Next X, grany między 9 a 11 lipca oraz Szalone Nożyczki od 16 do 18 lipca. Są jeszcze wolne miejsca na widowni.